prezydent powiedział, że powraca pomysł nie zabudowania tego miejsca. To ja mam pytanie, a dlaczego odeszliśmy od tego pomysłu w międzyczasie? No to ja już tłumaczyłam. Na wniosek mieszkańców, którzy domagają się budowy boiska w tamtym terenie, ponieważ jest tam bardzo dużo dzieci i praktycznie nie ma żadnej infrastruktury sportowej, żeby mogły te dzieci sprawiać jakieś sobie sporty. Ale to pani zapomniała o tej deklaracji pana prezydenta. Dany teren nie zabudowany, to przede wszystkim teren, który na którym stoi budynek mieszkalny. Natomiast pozostałe elementy zagospodarowania terenu to są elementy małej architektury i zawsze można dokonać zmian, korekt w tym zakresie. Czy uzasadnione pani zdaniem jest to, że na tym terenie grup masowy teraz jest skład budowlany i dojazd do władzy budowy? To nie jest grób masowy, to były groby grzebalne dla niemieckich żołnierzy, którzy umierali z powodu chorób. I po to się robi ekshumację, żeby później można było na danym terenie kontynuować inwestycje. No właśnie, tak. Nie widzi pani zupełnie nic niestosownego w tym, że miałoby tam powstać w tym miejscu boisko, plac zabaw, tak? Panie redaktorze, przepraszam bardzo, no. Bo nie byłoby tej dzisiejszej informacji, gdyby to było stosowne. No jest, no było to niestosowne, że w którymś momencie gdzieś poza pamięcią o tym, co ustaliliśmy kilka lat temu, pojawił się taki zamiar. W jakiejś rutynie inwestycyjnej rzeczywiście pojawił się zamiar zainwestowania towarzyszącego, wychodząc z założenia, o którym pani prezes powiedziała. Kiedy dowiedziałem się z inicjatywy pana redaktora Orłowskiego o tym, że taka sytuacja ma miejsce, natychmiast poprosiłem panią prezes, żeby jakiekolwiek roboty wstrzymać. Te roboty zostały wstrzymane. No, zima trochę przeszkadzała w dyslokacji materiałów budowlanych, ale ta dyslokacja rozpocznie się w najbliższych dniach. Teren zostanie tymczasowo wydzielony, ogrodzony, oznaczony, że tam nie ma wstępu ani dla maszyn budowlanych, ani dla robotników, którzy chcą wykonywać jakiekolwiek prace. Rzeczywiście nastąpi co najmniej kilkumiesięczne zawirowanie w opracowaniu sposobu zagospodarowania terenów w sąsiedztwie budynków, ale no, będzie to skuteczne. W międzyczasie przygotujemy ogrodzenie tego terenu w sposób taki, aby to nie był ani teren wybiegu dla psów, ani nie był to teren, nie wiem, urządzania sobie samowolnej gry w piłkę. Niech będzie to teren zielony, zagospodarowany zielenią, nasadzeniami krzewów nasianiem trawy i takim terenem on pozostanie. W obszarze, o którym mówimy, gdzie te 2,5 tysiąca szczątków ludzkich zostało wydobytych z ziemi. Także no, rzeczywiście doszło do sytuacji, do której dość nie powinno, bo 6 lat temu ustalone zostało, że teren pozostanie właśnie terenem zielonym. No, domniemanie Teoryńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego było takie, że skoro nie ma być zabudowy, to nie ma być domów. Natomiast no, zabudowa to jest również parking, czy plac zabaw, czy boisko, przepraszam, to jest oczywiste.